Siemanko, właśnie nagrywam typa, który non-stop mnie nęka, non-stop utrudnia mi życie. Jest to Matrix 3287. Jeżeli zobaczycie takiego typa... Pozdrowienia typie. Zrobiłeś to? Właśnie we mnie strzela i właśnie udowadnia tym sobie, że cheatuje. Gdzie wy jesteście? Jest na mojej sesji? Jest! Tak, patrz! Zobaczcie! Właśnie napisał, że używa cheatów. Co jest... O! Właśnie mnie wyrzucił z gry. Pozdrowienia. Typek. Także macie dowód, ogólnie cały ten filmik teraz leci także do Rockstara. Oni sobie ogarną wszystko. Generalnie ja wrzucam ten filmik na wszystkie grupy związane z GTA, nie? I nie tylko. Gościu ma nick Matrix 3287. Tak, właśnie przyznał się do tego, że ma cheaty, osądzając mnie o to, że ja używam cheatów, także pozdro. Gratuluję panie Matrix. Nie pisz mu tego, że że nagrałeś to. Nie będę tego wysyłał. Zobaczcie, to jest ten typ. On właśnie biega koło mnie, nie? Mhm. I on biega i mnie zabija non stop. Zobaczymy, jak się zachowam, będzie się zachował teraz. Ja sobie odejdę na spokojnie, nawet nie będę do niego podchodził. Proszę bardzo, to jest jego zachowanie. I to robi, no to zobaczcie, 13 raz już mnie zabił pod rząd. Tak się właśnie gra z tym człowiekiem. Że pozdro panie Matrix, lądujesz na kanale moim jako największy debil w grze GTA Online. I zobaczcie, i on znowu tutaj się pojawia, znowu mnie zabija. Ja nic nie robię, gość jest uparty, więc spoko. Jest cheaterem. Jest cheaterem, ma poziom, moi drodzy, 2137. Także pozdro dla niego. Proszę bardzo. Ja nic nie robię. Jak widzicie, gość po prostu robi sobie na mnie, że tak powiem, akcję. I nie pozwala grać na GTA Online, proszę bardzo. To jest jego zachowanie właśnie. Tak się zachowuje prawdziwy gracz na grze. Dobra, moi drodzy, ja kończę nagranie, bo myślę, że wystarczy dowodów. Filmik wrzucam na YouTube oczywiście. No i dodatkowo na grupy informacja na temat gościa. O, jeszcze ładnie. Dobra. Dziękuję. To tyle.